Lampy zrobione. Ta tutaj nie była rozbierana. Trzeba było tak naprawdę tylko uszczelnić dekle. Tam była nieszczelność na uszczelkach zamykających tą lampę. One skruszały, powyginały się, już nie były tak elastyczne i tam się woda dostawała. Jest to zrobione. Ta była całkowicie rozebrana, wyczyszczona, osuszona i jest w tej chwili sklejona na nowo. Tu jestem przy tej drugiej lampie, czyli prawej, i ta lampa tutaj w środku też ma wodę. Lampa już na stole we warsztacie, więc tak, żeby ją wyciągnąć, tak naprawdę trzeba opuścić troszeczkę zderzaczek, ponieważ zderzak przykrywa nam tak ten uchwyt, ten dolny uchwyt, tutaj uchwyt od strony grilla i tutaj zderzak jest też przykręcony do tego uchwytu. Jedyny widoczny uchwyt to jest ten tutaj, ale jak widzisz, ten jeden uchwyt to nie wszystko, bo cała reszta jest schowana pod zderzakiem. Poza tym trzeba go troszeczkę opuścić, żeby można było swobodnie wyciągnąć, nie urywając żadnego uchwytu. Faktycznie wizualnie jakichś tam uszkodzeń, pęknięć nie widać. Nie widać śladów kolizji, nie widać żadnego pęknięcia. Także za chwileczkę zrobimy test szczelności i będzie wiadomo, którędy ta woda się tam dostaje i dlaczego, i będziemy mogli działać, aby to wszystko uszczelnić. Po co pokazuję? Chciałem wam pokazać, że jest to rozklejone bez zniszczenia tutaj obudowy czy klosza, bo wiele osób tnie albo klosz, albo obudowę, trzeba kupić nowe, spawają później coś, no tak naprawdę nic nie jest zniszczone. Teraz trzeba dokładnie jeszcze oczyścić tutaj tą szczelinę, gdzie są pozostałości starego kleju. No i oczywiście, co jest ważne, żeby tą lampę osuszyć, oczyścić z tych kropli po wodzie, z zabrudzeń, jakie się tam dostały z tą wodą. Słuchajcie, bardzo ważne, żeby cokolwiek myśleć, żeby nakładać primery, żeby sklejać lampę, cokolwiek, podstawa, no to trzeba stary klej oczyścić do zera, do gołego plastiku. Widzicie, jak to jest zrobione. Jakieś mocna nieszczelność jest przy tym deklu i przy tym, a tak to wszystko jest ok, także z drugą lampą nie musimy działać na tyle, żeby rozklejać ją, a zobaczymy, co się dzieje z tą uszczelką.